Podobnie jak w ubiegłym roku święta wielkanocne odbędą się w reżimie sanitarnym i obostrzeniach. Stosowne polecenia wydały również władze kościelne, Biskup Sandomierski, ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, zaapelował o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i aby umożliwić wiernym udział w nabożeństwach podczas Wielkiego Tygodnia, polecił, aby w parafiach zwiększono ilość mszy świętych. Przypomnijmy, że według aktualnych obostrzeń w świątyni może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. W tym roku święcenie pokarmów w wielką sobotę będzie odbywało się na podobnych zasadach jak rok wcześniej, mianowicie w małych grupach i ze zwiększoną częstotliwością. Uczestnicy nabożeństw zobowiązani są zakrywać usta i nos za pomocą maseczki. Decyzja co do sposobu przyjęcia Komunii Świętej do ust lub na rękę należy tylko i wyłącznie do wiernego. Ponadto w wytycznych opublikowanych przez kurię decezjalną w Sandomierzu polecono transmisję przy świętych online.